witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Fipif i witam was w 5. odcinku z serii MTA na serwerze Need for Speed. Dzisiaj wam chcę zaprezentować moje nowe auto, czyli Super GT. A to z góry przepraszam za to, że tam słychać może wiatrak mój, bo jest trochę ciepło, więc tak będzie. No i cóż. Super GT prezentuje się tak. Ma z białe, różowe lampeczki. Stylizowany na 030. Jak ktoś wyzywa. Nie wiem, to się nie ścigać. Jedziemy tutaj, oddaj sobie. Pojeździmy trochę tym autem. Postaram się pokazać, jak tutaj sobie jeździ. Więc tak, zrobimy jakiegoś cirkuta, może takiego. Tak, może nie wiem, 3 okrążenia. Tylko nazwę Fipif. No dobra. Mam to gdzieś tak z 2500. O nie. Ale fail. Ale był fail. Nie ściszyłem znowu. No. No to zobaczcie, jak to się jeździ. Dużo osób mówi, że to jest strasznie się rzuca i w ogóle. Tak, to jest prawda, ale jeżeli stringujecie mu prowadzenie, to jeździ zupełnie inaczej. Może tak, tego to się teraz nie da zarzucić. To jest chyba po prostu niemożliwe. No, więc tak. A i w ogóle przychodzę z takimi paroma pytaniami do osób, które jakby są na tym, mają trochę większy staż na tym serwerze. I mam takie dwa pytania. Po pierwsze, czy się opłaca kupować Turismo? I po drugie, czy się opłaca szukać Countacha? Osoby, które wiedzą, to niech odpiszą. No i jak tak, jeżeli mi odpowiecie, to będę to dzięki wielkie. Więc spoko. No, słucha, tyle z takich pytań. Jeszcze. Są rzadko odcinki. No, ale to teraz będzie. Tak przez tydzień Hanie wrzucę, a potem już będą wakacje, już będę mógł tak wrzucać tak. Plan jest taki, żeby co trzeci dzień wrzucać filmik, żeby po prostu to jakoś tam funkcjonował ten kanał normalnie, a nie że wrzucę raz na 2 miesiące i jestem happy. Ale wcale nie jestem happy, bo trochę lipa, ale po prostu mi się nie chce czasem tych filmików nagrywać, dosyć często czasem. No często i gęsto, ale no, ojoj, no dobra. Zawaliłem sprawę. Ogólnie na razie nie mam spoilera, ale zaraz mogę go zamontować, bo teraz jeżdżę właśnie codziennie tak z 5 razy mniej więcej zmieniam wariant, czy sobie montuję spoiler, albo sobie wymontowywuję, bo w sumie nie wiem, który wolę. Więc tak. No. O kurde, tak to rzuciło, dobra. Co jeszcze o tym macie? No to jest oczywiście na 190 tysięcy RP, a kosztuje gdzieś tak z 21 tysięcy. A więc dużo minęło, bo jak ostatnio nagrywałem filmik, to miałem listę na maksa, gdzieś tak ze 100 tysięcy RP, a są ze 120, znaczy ze 192 tysiące RP i pół, więc tego tu pograłem, ale wcale nie gram to już tak dużo, jakby się mogło wydawać. Ale jednak trochę tu gram. Bo jednak coraz więcej gram w CS-a niż w MTA. Na Playfie gram bardzo rzadko. Właściwie w ogóle nie gram. Nie, po prostu jak mnie bardziej wciągnęło to, bo na Pure Life jest trochę teraz mało do robienia. Nie wiem. Ale no. O, już kończymy wyścig. Postaram się, aby ten film 10-minutowy, żebyście jakiegoś takiego mega krótkiego filmiku nie dostali, ale żebyście jakiegoś też mega długiego nie mieli. No. Więc się tak postaram. Więc teraz widzicie, jak jeździ ten na normalnym jakimś cirkucie. Bardzo spoko, w ogóle nie rzuca się do tego. A jakby ktoś się pytał, to jest teraz moje jedyne auto. Więcej aut nie mam, jak widzicie. To jedyne auto. Tyle przebiegło. Pojechać coś na przykład, nie wiem. O właśnie, jeszcze, a ja nie jechałem w tym tuningu jeszcze drifta.
Znaczy, jak się dzieje drifta na takim tuningu. Zobaczymy. Czekajcie. Trochę zmniejszyłem jakby moc zmiany wiatraka, żeby było trochę ciszej. Będzie miał z tym, czy ten wstęp mój było słychać. Bo miałem wtedy za głośno grę. No dobra, dobra. Wezmę tak w 3 osoby. Najmłody się na odcinek złapał. Więc to będzie coś ze mną jeździł. A, no. Ojojoj, dobra, to się nie uda najprawdopodobniej. Rzucaj się. Ojej, o kurde. Ale lipa. No jak widzicie, jest naprawdę cienko, jeżeli chodzi. Ale była rastuningowana na 0,30, to w sumie nie mam się dziwić. Czemu ja masz 2 okrążenia? Może 1000 będzie? Nie będzie 1000. O, jest 1000. No 2000. Czy będą 3000? Czy będą 4000? Oj Boże, jaki wspaniały drift. Ciężko się tym driftuje, naprawdę. Strasznie jest ciężko. O, kurde. Dlatego właśnie to jest taki filmik, czy warto kupić SGT. Na razie bardzo polecam, lecz na razie jeszcze jakby nie mam tego auta zbyt bardzo... przez jakiś bardzo długi czas. Ale to raczej kwestia czasu. Znaczy, no, oczywiście, że to kwestia czasu, ile czasu będę miał ten samochód, no dobra. Tak, jeżeli chodzi o wygląd. Jak dla mnie wyglądało to bardzo, bardzo fajnie. Szczególnie tył mi się strasznie podoba. Jak dacie takie lampy, że takie kolorki jak ja, to po prostu mi się zarobi, się to podoba. Zaraz jeszcze pojedziemy do tuningu i wam pokażę, jak wygląda to. Ze spoilerem, jak to wygląda z szeroko karoserią, bo to jest po prostu patologia jak dla mnie. Ale nie wiem, to może tylko ja tak myślę. Że wygląda to auto strasznie. Ze szeroko karoserią. Ogólnie jeszcze podczas tego, jak nie nagrywałem, to miałem blistę, po czym sobie nazbierałem na zeterkę. Kupiłem tę zeterkę, sprzedałem ją po 10 minutach. Potem kupiłem sobie... Potem sobie nazbierałem na Sultana. Sultana też miałem długo, wymaksowałem, potem go sprzedałem, kupiłem Chestera. Ale Chestera sprzedałem, znaczy dalej wtedy miałem Sultana. Potem kupiłem Eledzi, sprzedałem Sultana, jeździłem ten Eledzi, kupiłem SGT i sprzedałem Eledzi teraz. No, tak się to działo podczas tego, jak mnie nie było na YouTubach. Właśnie już teraz będzie tego tydzień przerwy, a potem już powinno być jak najbardziej spoko. Kto mnie to wyzywał? Aha. O co chodzi? Nie zapraszajcie mnie. Dobra. Dobra, proszę, przednie zderzaki. Oczywiście są standardowe, tak jak w każdym aucie. Czyli, że w tym macie po prostu wyglądają bardzo okrutnie źle. Po prostu wygląda wszystko okrutnie, jak dla mnie. To jest w ogóle... Z tyłu już trochę lepiej to wygląda, ale i tak miałam zamiaru tego montować. Po prostu mi się bardziej podoba. O, taki zderzak jest sobie tutaj. No, progi to wiadomo. Wyglądają jakoś nie najlepiej. Maski. Podobnie. Tego to po prostu nie tuningujcie go wizualnie, tylko spoiler mu dajcie najwyżej może te felgi, żaluzje jak już i styka. Dobra. Spoiler, możecie zobaczyć jakie to są inne. Ten nie pasuje, ten też nie. Nie. Chociaż ten nie jest już tak zły, ale no nie pasuje to mniej więcej. Nie. Straszne, brzydkie. To jest jedyny spoiler, to właśnie ma sens, ale wygląda spoko. Jak najbardziej. Teraz go sobie zamontuję. Cały czas przed chwilą go zdejmowałem, ale teraz go znowu zamontuję. Dobra. Jeszcze nie jest źle. Zatrzymałem przód. Jest źle. Bok. Jeszcze jako tako. Tył też jest źle.
W ogóle patrzcie na ten bok, jak to wygląda, rany, widzicie o to, jak raz kursorem wskazuje to czarne. Jak to wygląda tragicznie. Tutaj też, jak to wygląda wszystko źle. A tu to już w ogóle też, rany. Jakby tak było jakieś gówno, nie wiem. Słabe strasznie. Nie podoba mi się to w ogóle. Ale ogólnie to jest śliczne. Widzicie? No i co? W takim razie... Kania, że co tu macie więcej mówić? Nie ma jakichś większych informacji. Może jakbyście chcieli, to nie wiem, napiszcie ten... Może jakiegoś youtubera, z którym miałbym nagrać może ten filmik z MTA, a może, nie wiem, byłoby spoko, może jakbyś bym się zgadał, nie wiem. Chcecie, to piszcie, jakbyście kogoś chcieli, czy może piszcie, czy mam sam nagrywać, czy może nagrywać, nie wiem, z Smokiem, czy z, nie wiem, z Wyrackim, czy z, kurde, nie wiem, z Nero, czy z jakimiś innymi. Nie wiem, mówcie. Czy bardziej piszcie. No, bardziej piszcie. Ogólnie na sobie możemy coś dość często spotkać, szczególnie w weekendy. Bardziej w godzinach wieczornych. Znaczy tak rano, a potem wieczorem, o tym to jest godzina 19:05, jak to nagrywam. Ojej. Dlatego, no to piszcie, odpowiadajcie na te pytania, co wam zadawałem. No i co? Póki co, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę, skomentujcie oraz subskrybujcie, piszcie, z kim mógłbym nagrać. No i co, piszcie, jak wam się podoba mój super GT. Cześć.